4 czerwca 1999 roku na Watykanie powiedział takie słowa: Kościół nieustannie kontempluje miłość Bożą, objawioną we wzniosły i jedyny w swoim rodzaju sposób na Kalwarii, podczas męki Chrystusa i ofiary, która zostaje sakramentalnie uobecniona w każdej Eucharystii. Z przepełnionego miłością serca Jezusa wypływają wszystkie sakramenty, przede wszystkim jednak ten największy ze wszystkich, sakrament miłości, poprzez który Jezus pragnął stać się uczestnikiem naszego życia, pokarmem naszych dusz, ofiarą nieskończonej wartości. To już słowa świętego Alfonsa z Liguori. Pan Jezus dzisiaj, codziennie mówi takie słowa: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I zgodnie z tematem tego wieczoru uwielbienia można by dodać: i obmyję was swoją krwią. W Ewangelii, którą przed momentem słyszeliśmy, to jest 19 rozdział Ewangelii Jana, jest motyw serca. I to serce umiera z miłości do człowieka. I mało tego, to serce daje się całkowicie zniszczyć, rozedrzeć, tak jak w naszej pantominie. To serce wcale nie chce być piękne. To serce właśnie chce być zżyte, zniszczone, poranione. Nie dlatego, że Bóg lubi być poraniony, tylko dlatego, że to jest droga, przez którą Bóg może przyjść do człowieka. Droga, przez którą może zbawić człowieka. Jeśli Jezus miał wybór, to postanowił zrezygnować, stracić swoje serce. Z tego serca płynie dla nas nauka, z tego serca płynie dla nas moc i siła. I ten cytat, to słowo, które każdy otrzymał, trzeba zachować. To bardzo często jest słowo adekwatne do mojej historii życia. Później będzie okazja, żeby się tym tekstem modlić. Tak więc Pan Jezus chce niszczyć swoje serce, aby nasze uzdrowić. Święty Klaudiusz La Colombière powiedział: Oto serce, które tak umiłowało ludzi, że niczego nie oszczędziło, ale samo wyczerpało się i spaliło do końca, aby dać świadectwo swej miłości. I Pan Jezus na krzyżu w najdobitniejszy sposób pokazuje, że mamy się spalać, mamy się wyniszczać, mamy się zatracać, zapierać samych siebie, bo On to zrobił pierwszy. W tej dzisiejszej Ewangelii jest także motyw krwi i wody wypływającej z serca Pana Jezusa. I ważne tu jest to słowo wypływać. Z greckiego to ekcheo i ono znaczy wylewać, wypływać, wysypywać. I bardzo ciekawe jest, że to słowo występuje w Nowym Testamencie dosłownie parę razy, w niezwykle ważnych tekstach. I chciałbym nawiązać do tych tekstów, bo one bardzo się łączą z tą dzisiejszą Ewangelią. To ekcheo występuje także w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, w wersecie 17, 18, 33. Jak się domyślamy, to jest scena wylania Ducha Świętego. Czyli wylanie krwi Pana Jezusa na krzyżu jest jakby ikoną, jest jakby zapowiedzią wylania Ducha Świętego. To jest
cały czas to samo wylanie. To jest cały czas karmienie innych miłością. W liście do Tytusa w podobnym kontekście ten czasownik występuje, gdy Święty Paweł przypomina Tytusowi o wylaniu Ducha Świętego. Natomiast w Ewangelii Świętego Mateusza w 26 rozdziale, w Ewangelii Marka w 14, ten czasownik wylewać występuje w jednych z najważniejszych słów Pisma Świętego. To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Pan Jezus, ustanawiając Eucharystię w Wieczerniku, w Wielki Czwartek, mówi, że ta krew, która będzie wylana, jest na odpuszczenie grzechów. I to ustanowienie Eucharystii zostało zakończone dopiero na krzyżu. Dla Boga nie ma czasu. Tak więc Wieczernik i Golgota to jest ten sam czas ustanowienia Eucharystii i bez przelania krwi, bez tego zranienia serca Jezusa na krzyżu nie byłoby Eucharystii. Te słowa o wylaniu krwi w Wieczerniku byłyby puste. Popatrzmy, jak te dwa znaczenia, wylanie ducha i wylanie krwi w kontekście Eucharystii, pięknie obrazuje gest, znak, którego dokonał Jezus na krzyżu. I również słyszeliśmy w Ewangelii, że robił się zmierzch i trzeba było, brutalnie mówiąc, zrobić porządek z ukrzyżowanymi. I przyszedł żołnierz, któremu tradycja nazywała imię Longinus. I on przebił serce Pana Jezusa swoją włócznią, o czym już wiemy. Natomiast znów, bardzo ciekawe, w Ewangelii słyszymy, że on później dawał świadectwo, że przebił serce i z tego serca wypłynęła krew i woda. I w języku greckim świadectwo i męczeństwo ma ten sam człon. To jest mart. W naszym języku to są dwa różne słowa, a tam dwa słowa, które wywodzą się z jednego rdzenia. Męczeństwo i świadectwo. I Longinus upadł tam pod krzyżem, powalony krwią Jezusa. I to, że został obmyty jego krwią, spowodowało nowe życie. Spowodowało jego nawrócenie i później stał się jednym z uczniów, stał się człowiekiem Kościoła, z oprawcy, z tego, który wykonał brutalny wyrok, stał się uczniem Jezusa. Wystarczyło, że został obmyty krwią Jezusa. I my także jesteśmy dzisiaj zaproszeni, wezwani, żeby przyjść i obmyć się tą krwią, wykąpać się w tej krwi i uwierzyć w to, że jest to możliwe, że jest to zbawienne, zbawiające dla mnie, że jest to najlepsza rzecz, jaka może mi się dzisiaj przytrafić. I ciągle trzeba do tego gestu, do tego aktu obmycia się krwią wytryskującą z boku i ran Jezusa na krzyżu odwoływać. I teraz przejdźmy do pierwszego czytania z Księgi Ozeasza. 11 rozdział. Mamy tutaj znów kilka bardzo istotnych motywów. Motyw Ojca. Pan Bóg przez słowa Ozeasza, proroka, mówi: uczyłem Efraima chodzić, brałem na swe ramiona, troszczyłem się. To takie wydają się puste słowa, ale jeśli się nad nimi zatrzymamy i je rozważymy w sercu, to uświadamiamy sobie bardzo ważny moment, kiedy Ojciec bierze swojego malutkiego synka, takiego jak przed chwilą widzieliśmy u Gosi i Pawła, bierze tego syna i go podnosi, i go uczy chodzić, bierze go w ramiona, szczyci się nim, troszczy się o niego. I to jest naprawdę wspaniały i niezapomniany moment w życiu Ojca. I Bóg przypomina Efraimowi: jestem dla ciebie takim Ojcem. I dalej mówi: pociągałem cię wiązami miłości. Robiłem wszystko, co tylko mogłem, aby objawić ci moją miłość.
I dalej. Podnosiłem Cię do swego policzka, jak niemowlę karmiłem Cię. I to jest motyw matki. I Pan Bóg w Biblii nigdy nie przyznawał się, że jest matką, z wyjątkiem dwóch miejsc i to jest jedno z nich. Bóg tutaj objawia się jako matka, która karmi piersią swoje dziecko, która z wielką czułością przytula tą malutką główkę swojego dziecka do swojej piersi, do swojego serca. I Bóg to przypomina Efraimowi. Mówi: człowieku, ja Cię przytulam do swojego serca najczulej, jak tylko się da. Czulej niż najbardziej kochająca matka. I zaraz później Pan Bóg przez Ozeasza dodaje, że Efraim nie chciał tej miłości. Mało tego, że ją podeptał, ale Bóg kończy: nie przyszedłem Cię zniszczyć. Przyszedłem objawić Ci moją miłość. Mimo że Efraim, mimo że każdy z nas jednak tą Bożą wielką troskę i miłość odrzuca, a czasem bardzo brutalnie depcze, Bóg nigdy nie chce zniszczyć, ale zawsze na nowo przychodzi do swojego dziecka. I to jest naprawdę wspaniała informacja. To jest najcudowniejsza wiadomość. I diabeł o tym wie. I zły duch chce nam zabrać tę prawdę. Chce nam zabrać prawdę, że Bóg nas kocha i wykrzywia obraz Ojca. Oskarża Boga o to, że jest nieobecny, że jest sędzią, że jest zły, że jest krzywdzący. Ale to nieprawda. I dalej diabeł chce odebrać nam fakt, że mamy najświętsze serce Jezusa. I robi wszystko, abyśmy zapomnieli o tym sercu. Zapomnieli o tym sercu, które zostało zniszczone, rozorane włócznią Longinusa dla naszego zbawienia. Bo diabeł wie, że dzięki temu, co się stało z sercem Jezusa, my otrzymaliśmy życie, zbawienie, a diabeł został pokonany. I on to doskonale pamięta i wie. I chce, aby wymazać z naszej głowy świadomość tego, co się stało na Golgocie. I nie możemy sobie na to pozwolić. I dlatego tu jesteśmy. Dlatego jest uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Aby z wielką mocą przypomnieć wszystkim ludziom Kościoła. Jest miejsce, do którego Ty musisz przychodzić. To jest serce Jezusa. Pan Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. I dał nam serce. I trzeba, aby to nasze serce się upodabniało do Jego serca. Zresztą Pan Jezus o tym mówił, aby patrzeć na Niego, bo On jest cichy i pokorny sercem, aby Go naśladować, aby brać z Niego wzór. I w Biblii jest mnóstwo cytatów, w których pada słowo serce. Chciałbym na koniec przytoczyć dosłownie kilka. W Psalmie 27 słyszymy słowa: o Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza, szukam, o Panie, Twojego oblicza. I to serce, to sumienie, inaczej nazywając, które dał nam Bóg, ono ciągle przypomina: szukaj oblicza Bożego. I czy ja szukam tego oblicza? Dalej, święty Dawid modli się w Psalmie 51 o wielkich swoich grzechach i występkach. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha niezwyciężonego. Stwórz we mnie serce czyste. Czy ja się tak modlę? To powinny być pierwsze słowa, które ja mówię rano, gdy otworzę oczy. Boże, stwórz we mnie serce czyste, piękne, szlachetne. Dalej w Psalmie 119. Biegnę drogą Twoich przykazań, bo czynisz moje serce szerokim. Naśladowanie Jezusa, przestrzeganie z miłością, w wolności Jego przykazań poszerza serce. I czasem nam się wydaje, że to serce jest naprawdę duże. Że to serce się nam nie mieści w piersi. Jest takie poszerzone, jest takie nabrzmiałe Bogiem.
są właśnie te momenty, kiedy my bardzo realnie i z wiarą idziemy drogą przykazań, drogą Ewangelii. I ciągle trzeba to robić. Tak, żeby to serce w godzinie śmierci pękło, przepełnione miłością Boga. I piękny tekst z księgi Pieśni nad Pieśniami. Oblubieniec mówi do swojej oblubienicy: oczarowałaś mnie serce, siostro ma, oblubienico. Oczarowałaś mnie serce jednym spojrzeniem Twych oczu, jednym paciorkiem Twych naszyjników. Jezus przychodzi do swojego Kościoła jako oblubieniec. Szczególnie przychodzi do kobiet, szczególnie do tych, które mają jakieś właśnie na tym tyle problemy, kompleksy, i mówi: oczarowałaś mnie, moje serce oczarowałaś. Jesteś piękna w moich oczach. Jedno Twoje spojrzenie, jedno Twoje westchnienie rozgrzewa moje serce. I to są słowa pełne naprawdę takiej namiętności, miłości, jaką Bóg ma do człowieka. Nie można tego pominąć. I na koniec prorok Ezechiel mówi: odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, któreście popełnili przeciwko mnie, i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. I ufam, że każdy z nas jest tutaj właśnie dlatego, że chce utworzyć sobie nowe serce. Serce na wzór serca Jezusowego. Ale aby to się stało, trzeba odrzucić wszelki grzech. Codziennie się go wyrzekać i nie mieć z nim nic wspólnego. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię i obmyję was swoją krwią. Moi drodzy, nie ma ani jednego człowieka na ziemi, który by nie miał jakiegoś problemu. I każdy z nas, jak tu jesteśmy, ma jakieś problemy. Pan Jezus mówi: te utrudzenia, te trudy, te zmagania są częścią życia tutaj na ziemi, dopóki nie wejdziecie w życie niebieskie. I to was obciąża. I teraz pytanie, co my z tym zrobimy? Co zrobimy z tymi problemami w małżeństwie, w domu, w szkole, na uczelni, w pracy, wszędzie, gdzie są te trudności? Czy zostaniemy z nimi sami, będziemy biadolić i czynić siebie męczennikami? Czy przyjdziemy i obmyjemy się w krwi Jezusa? I gdy się obmyjemy w tej uzdrawiającej krwi, to krzyż nie zejdzie z naszych ramion. Ale wtedy dostrzeżemy Jezusa, który chce z nami ten krzyż dźwigać. Co dziś stoi na przeszkodzie w czasie tego wieczoru uwielbienia, tej modlitwy? Abyś uklęknął przed krzyżem, uklęknął przed Jezusem, jak nigdy wcześniej powiedział: Jezu, obmyj mnie swoją krwią. Naprawdę tego potrzebuję. Co stoi na przeszkodzie, abyś dzisiaj to zrobił? Nic. Tylko uwierz, a zbawisz siebie i swój dom.